Witam Was ze szczyrkowskiej krainy śniegu. Jest 12 listopada, ja jestem dzisiaj na hali Skrzyczyńskiej w Szczyrk Mountain Resort i zaproszę Was na film o tym, jak Szczyrk przygotowuje się do sezonu i powiemy sobie oczywiście o tym, co nowego będzie w Szczyrku. No i wspomnimy oczywiście też o cenach. Także zapraszam Was na film ze szczyrkowskiej krainy śniegu. Za mną armatka Techno Alpin na trasach z Małego Strysznego i z Bujnickiej Kopy. Takie armatki są już rozstawione. Co za tym idzie, niedługo przy pierwszych mrozach ruszy po prostu system naśnieżania. W pierwszej kolejności właśnie pewnie tutaj na trasie ze Zbójnickiej Kopy i z Małego Skrzycznego, później poniżej hali Skrzyczeńskiej. Co ciekawe, pewnie jak wiecie, te hydranty, one są po prostu chowane w ziemię, więc nie ma niebezpieczeństwa, że po prostu narciarz przez przypadek nie wjedzie. Otwarcie sezonu już za niespełna miesiąc, także zapraszam Was 16 grudnia do Szczyrku. Karnety już dzisiaj można kupić przez gopass.travel i przez tę aplikację i przez stronę, ale o cenach powiemy sobie już na Zbójnickiej Kopie. Dotarłem już na szczyt Zbójnickiej Kopy, jeden z najwyższych punktów Szczyrk Mountain Resort, oprócz sąsiedniego Małego Skrzycznego. W tym miejscu musimy sobie powiedzieć o tym, co nowego Szczyrk nam w tym roku zaproponuje. A zaproponuje sporo, bo zaproponuje fakt, że spółka Szczyrkowski Ośrodek Narciarski, zarządzająca właśnie ośrodkiem Szczyrk Mountain Resort, przyjmie zarządzanie nad Beskid Sport Areną. Słynna Beskid Sport Arena w szczyrkowskiej Bile. Rzeczywiście ośrodek trochę zapomniany, trochę na uboczu. W tym roku ma się to zmienić. Co ważne, jeszcze w przypadku ośrodka Beskid Sport Arena, spółka Szczyrkowski Ośrodek Narciarski w tym momencie przyjmuje zarządzanie, ale w zakresie takim, że właściciele tej spółki mają na celu przeanalizować w przyszłości ewentualną możliwość zakupu ośrodka. Dużo osób pytało mnie, co z karnetem 4-godzinnym, który był właśnie na BSA, a nie było go w SMR-ze. Będzie on i będzie on dostępny w aplikacji GoPass. Nie będzie go jednak obowiązywały tak zwane flexi ceny, czyli te ruchome ceny, które znamy właśnie z Szczyrk Mountain Resort. Ważną kolejną informacją jest też to, że w końcu w Szczyrku doczekamy się skibusa z prawdziwego zdarzenia. Będzie on kursował od Soliska do BSA, czyli jeżeli tutaj na bardziej odsłoniętych trasach w SMR-ze będzie wiał wiatr i kolejki nie będą chodzić, skibus dowiezie nas do BSA. Będzie też funkcjonowała specjalna aplikacja do pobrania i na iPhony, i na Androidy, dzięki której będziemy mogli sprawdzić, za ile minut będzie dokładnie odjeżdżał skibus. Skibus kursować będzie od Bożego Narodzenia, czyli od 25 grudnia do 17 marca, czyli praktycznie przez cały sezon w Szczyrku.
Co jeszcze ważne, w Beskidzport Arenie funkcjonować będzie biletomat, taki, który znamy właśnie z Szczyrk Mountain Resort i z innych ośrodków Tatry Mountain Resort, czy to w Wysokich Tatrach, czy w Jasnej. Będzie można tam odebrać GoPass, który został zakupiony przez gopass.travel i go tam też zwrócić. Co do cen, za karnet jednodniowy zapłacimy obecnie 89 zł, czyli ceny będą od 89 zł wzwyż. Oczywiście, tak jak to znamy z ośrodków Tatry Mountain Resort, im szybciej się kupi karnet, tym ten karnet będzie po prostu tańszy. Co ważne, warto także kupować karnet właśnie przez stronę gopass.travel, ponieważ możemy zebrać atrakcyjne ceny. Ceny w kasie są zawsze najdroższe. Plus warto korzystać także z programu lojalnościowego GoPass. Punkty, które za każde wejście, czy to na wyciągi, czy na karnety, możemy zamieniać na atrakcyjne rabaty w ośrodkach Tatry Mountain Resort. Nie tylko w Polsce, ale także też w Czechach, na Słowacji i w Austrii, na lodowcu Mölteler. Co jeszcze ważne w tym sezonie, w Szczyrk Mountain Resort kontynuowane będą wieczorne jazdy. 5 km tras oświetlonych, trasy numer 3, trasy numer 1, od hali Skrzyczeńskiej do gondoli do parkingu u Kowalskiego. W Beskidzport Arenie również wieczorne jazdy będą praktykowane. No i tak jak powiedziałem, zobaczcie, no piękna zima, dzisiaj mamy 12 listopada, pewnie tak jak już mówiłem na trasie, niedługo ruszy naśnieżanie, w przyszłym tygodniu koło 20 mają się tu pojawić konkretne mrozy i słuchajcie, widzimy się w Szczyrku już 16 grudnia, już dzisiaj Was zapraszam na wielki Winter Opening, a szybciej, bo już na początku grudnia ruszają ośrodki w Jasnej i w Wysokich Tatrach.